Hej, hej, witajcie w Cify 4 w kosmosie. Tak będę chyba tę gierę nazywał, bo strasznie mi ona Cify 4 przypomina. Nie chodzi oczywiście o wizualia, tylko o mechaniki, gameplay. Pod tym względem to normalnie Cify 4. Ja tutaj wojuję, choć zawieszenie broni trwa. W każdym razie ja tej giery już nie przegram. Powiem więcej, a ja ją wygram. I to chyba, o właśnie, terytorialnie. Bo za chwilę zajmę Budapeszt, bo tutaj pozmieniałem sobie nazwę tych systemów, tak jak widać. Tutaj będzie Budapeszt, a to jest chyba rodzinny, stołeczny system pielgrzymów. Ostatni chyba nawet. Tak to trochę wygląda. Zobaczymy zresztą. W każdym razie wybieram się tutaj już niedługo. Nowe okręty będę robił. No też już chyba niedługo, chociaż nie, tutaj po dwie tury to jeszcze dwie, nie no, to nawet nie w tym odcinku. Ale muszą być krążowniki takie porządne i muszą być lotniskowce takie z bombowcami, piechotą i myśliwcami. Także tym na pewno chciałbym jeszcze się w tej grze, w tej partii pobawić. A tutaj robię różne rzeczy, zakolejkowałem tego... No miliony niemalże, no przesadziłem oczywiście, ale dużo takich właśnie gospodarczych wyjątkowo, bo okrętów to mi nie brakuje, ubiłem większość tego, co komputery mają, także powinno być naprawdę fajnie. A tutaj zna już złoty wiek, o co chodzi, ale tutaj w tym momencie te świeżo zdobyte systemy są koloniami i trwa ich takie włączanie, o, macierzysty system, trwa ich włączanie do mojego imperium. To się nazywa kolonia, to są też kolonie, ale te moje takie rdzenne, można powiedzieć. O, i tutaj asymilacja, właśnie, asymiluje te systemy, które niedawno zdobyłem i zakolejkowałem tutaj różne rzeczy, kolejny monopol. Pięknie to wygląda i za chwilę będzie wyglądać jeszcze lepiej. Ja chciałem sprawdzić, czy ja go mogę zaatakować i zapomniałem. O, pany, bo oni się tak późno ruszają. Nie no, nie mogę go bić. Nie no, mogę, no to ja go biję. Hopie, po coś ty tu przyszedł? Strumieniowa. Nie, co ja brałem wtedy? Aha, to spróbujmy, potem spróbujmy to, bo to strumieniowe właśnie, i potem jakieś kinetyki, czyli... Nie. A, dobra, weźmy to. I auto, ucieknie pewnie. Ja. Jak zwykle. Gdzieżeś uciekł, Mośku jeden? Ej, gdzie on uciekł? To jest dziwne czasem. Tak znikają mi te właśnie jednostki. A czemu tutaj... Ja tymi obiema zaznaczone miałem obydwie. Nie chciałem tego tak zrobić. Ale mam jeszcze 6 punkciorów. Dobra, tutaj mamy w hangarze takiego. To ja bym chciał go wziąć. I te moje stare... flotę uzupełnić. Alfę przede wszystkim mam tutaj na myśli. Nie dotarł niestety. Tutaj też utwórzmy pancernik laserowy. Kurde, znowu się pluję i jąkam. Pokażcie, no. Honot. Tego damy właśnie. To mamy pancernik laserowy, czyli ten taki, no, najnowszy, można powiedzieć. Damy go do Alfy oczywiście, bo tutaj chciałbym wymienić właśnie tę flotę na nowszą, na lepszą, no taką, która po prostu godna będzie tego miana Alfa, albo oznaczenia Alfa, miano też. Nie, tutaj w ogóle, a Kraków, to idziemy w tę naukę. Ta nauka mi taką tutaj przewagę zrobiła, jak zwykle zresztą w grach tego typu. O, i tu już mam te pierwsze, o, to mi chodziło, właśnie. To nasz powiększony, ale będę robił piękne okręty. Czekamy na
No chyba tak, no czekam na skończenie tego zawieszenia broni, wstrzymania ognia raczej. No na jedno niby wychodzi, chociaż się ciągle bijemy. I wtedy... Nie, ja tym jednak tutaj wrócę do siebie. I wtedy, bo to idzie. I wtedy zaatakujemy ten macierzysty system pielgrzymów. Przyszły Budapeszt. Dobrze będzie. Nawet pięknie powinno być. Robią się kolejne rzeczy i to w tempie błyskawicznym. No, taka lepsza. Ta jakaś bieda. No i takie tam. Tu się biją z tymi żarłakami. No, kolejki pięknie działają. Dobra, tu mamy kolejny nowy statek. Nawet dwa? Dwa te niszczyciele. Rakietowy i laserowy. No dobrze. No dobrze. Skoro tak, Delta. Tu mamy niszczyciel RK, czyli rakietowy w tym wypadku. I jego chciałbym do Alpy, ale tutaj musiałbym zabrać... petardę zabiorę, taką ranną. O, właśnie. I petardę damy do Bety. Petardę damy do Bety. O, właśnie. A ten tutaj nowy do Alpy. O. O. I teraz to też damy wszystko do Alpy chyba. Takie sobie kombinuję, czyli kolejne rzeczy pozabieram, jak najbardziej tak zrobię. Tu 4 punktów dowodzenia potrzebuję w Alfie. Czyli... Jedną petardę to ja... Przepraszam, kaszem. Jedną petardę to ja bym zostawił. Krakowiaka mogę zabrać jednego. O, już mam... Już mam 14, to jeszcze 2. Czyli albo dwóch krakowiaków zabiorę, albo jedną zawiszę. A, obydwa krakowiaki jednak zabiorę. Chodź no. Alfa. I tego krakowiaka. To są najstarsze okręty, jakie miałem. Także nie ma co kombinować. I to wszystko damy do Bety. Krakowiak kolejny. O, już będę miał taką fajną flotę. Chociaż najfajniejszą to będę miał, jak zrobię te nowe typy okrętów. Wtedy będzie najfajniej. No i Alpa. Mamy 3 zawisze, petarda, pancernik, niszczyciel. No i teraz trzeba by te, o właśnie, te 2 niszczyciele tutaj dołożyć. I mamy w Alpie komplet. Potem te zawisze jeszcze na pancerniki wymienię. Coś takiego. Beta też już ogarnięta. Zeta prawie też gotowa. Tutaj bym potrzebował ewentualnie jeszcze pancernika może. No i gamma to desant oczywiście. Czyli jeszcze jednego bym tutaj chciał szybciutko. A potem jeszcze to bym tutaj chciał zrobić. Dobra, to zróbmy ten pancernik. Może nawet w takiej kolejności. Chociaż tutaj te punkty są. Ale trudno, dobra, niech tak będzie, okej. Okej, czy my z kimś wojujemy w tym momencie? Chyba nie ma takiej potrzeby, to lecimy. Lecimy, bo ten czas też tak tutaj szybko w tej grze leci, w tym nagrywaniu. Że to masakra normalnie. No ja te wpływy to mam piękne. O kurde. Połowę już zgarnąłem. To bardzo mi się podoba. Dwie turki. Tylko czy ja potrzebuję na pewno takiego? Nie, weźmy sobie to. Chociaż Wrocław to... Chociaż nie, we Wrocławiu planowałem... O, w to też chciałem iść. We Wrocławiu planowałem iść... Oj, to może. Sucha tundra arktyczna wodorowa. To nie. Może bym terraformował tutaj cosik? Też by nie głupie było. Dobra, potem damy jakiś okręt. Poznań.
Idźmy w tę naukę. To nauka sprawiła, żeś. Wygrała mi tę grę. Okej. To możemy zamknąć. Tutaj też jak najbardziej chcę go szybko zabrać. Przecież po to go robiłem. No kliknij, że... O, właśnie. A, no tutaj, no. Okej. I teraz właśnie damy to do Zety, tak? Tak. Czyli delta do Zety. I gotowe floty mamy. Ja, i możemy za chwilę się bić po raz kolejny. Zobaczmy, jak to wygląda. On ciągle jest w sojuszu z tymi mośkami. Jeszcze. Jaka to kara? Czego to dotyczy? Jeszcze 4 tury, to o to chodzi? A tutaj, wstrzymanie ognia 6 tur. Aha, czyli jeszcze 4 wychodzi, czyli 10? Nie, tam było 5 kiedyś. Dobra, zaraz tam się to ogarnie. I tak się bicie z nimi mogę, to mi to tam niewiele przeszkadza tak naprawdę. Gdzie oni zapierniczają? Może do tego żarłaka? Dobra, weźmy tak. Może to coś pomoże i ci też tutaj czuwają. Tutaj spokój. No ja tutaj na ten Budapeszt chciałbym jeszcze w tym odcinku się wybrać. Żeby to zbyt długo nie trwało. Lublin. No to patrzcie, tyle rzeczy kolejkowałem, ale to i tak... Ale i tak, kurde, wszystko się przedłuża. I to tak strasznie momentami. Nauka by gdzieś mi się tu przydała, ale nie ma już nauki. Tego to już chyba nie potrzebuję, tak mi się wydaje. Czyli kolejną flotę będę robił, z tego wychodzi. A dobra, to ja tam jeszcze jedną flotę zrobić mogę. Jak najbardziej. Tutaj ile się będzie? 5 tur. To też już ładnie. Też już ładnie, ale pójdźmy jeszcze w to, pójdźmy jeszcze w to. A potem się zobaczy. Miałem tędy to tej kolejki nie tworzyć przez ten ekran, ale jakoś tak w kółko automatycznie niemalże do tego wracam właśnie tak. Zrobiłem tam taki, to tutaj zróbmy taki. Potem dajmy... A idźmy w to. Tak, ja tu na pewno Hono tutaj w Lublinie. Nie, gdzie to było? No tak, tu jest laserowy, a tu jest rakietowy. Okej, dobra, to będę miał kolejną flotę. Tu już mam coś zresztą. Aha. Okej. Lecim. No, bijcie mnie może, czy tam coś. O, wreszcie te rzeczy się pojawiają, także za chwilę... Ojejku, jakie za chwilę ja będę miał piękne nowe okręty. To normalnie masakra będzie. Tutaj te statki bym mógł dopalić tymi takimi ulepszeniami wojennymi. Ale zrobię pancernik może tutaj. Tylko, że ja tutaj mam też pancernik i niszczyciel laserowy. To jeszcze dodam rakietowy. Ale Warszawka już dopalona. Tutaj był problem z uprzemysłowieniem, ale już go nie ma. Już go nie ma, już jest pięknie. Kurde, ta szybka prędkość sprawia, że naprawdę tego klikania jest strasznie dużo tutaj. Delta to będzie, czyli to musimy zabrać tutaj. Dobra, i Bratysława. O, już mogę wybierać nawet takie różne rzeczy. 3 tury, to tutaj też już dobrze. Ojejku, to ja bym mógł... O, idziemy w naukę. I w to też pójdziemy, jak najbardziej.
Tutaj będę robił takie gospodarcze rzeczy, a w tych rdzennych układach macierzystych będę robił... Ojejku, dwie tury. Będę robił... okręty i takie tam. O, tu mam ile fajnych rzeczy do roboty. Zadowoleni. To ja bym wolał ich jeszcze dopalić czymś fajnym, chociaż tutaj to zejdzie jeszcze. Zejdzie jeszcze, ale nie mam nic do aprobaty? Poważnie? No to wychodzi, że nie mam. No to i tak to weźmiemy. Dobra. I zerknijmy jeszcze. Okidoki. O, i awansik kolejny. Lubię te awanse. Jakie tutaj, kurde, dopały do wszystkiego. To siedzi w Warszawie. To na pewno nie to. To na pewno też nie to, bo ja tych szlaków w ogóle nie mam. No to dopalmy to uprzemysłowienie po raz kolejny. No i pobiłbym się z kimś, no. Mogę się już bić? Zaraz tam będziemy... O, albo ja już tam mogę polecieć. To polećmy tam, tak żeby na zwiady. Na zwiady beton polecimy. Ranna jest, ale nawet jej nie naprawiam. O, i odkryłem wreszcie. Jena, no i mamy to wstrzymanie ognia. No dobra, to poczekamy. Ten korytarz jest, także szybko tutaj się dostanę. Ojejku. A, bo to takie tam rzeczy. Ojejku, 1000. Ojejku, ile ja mam tego pyłu. O kurde. Nowe odkrycia, to mi się podoba. Nie mam problemu w ogóle z aprobatą, także tego nie potrzebuję. O, populacja. Nie, idziemy w naukę. 1000 pyło to tam, stać mnie. O, no to już będę mógł robić nowe okręty. Z tego wychodzi. O kurde. To jeszcze naukowo mogę to też wygrać. No to weźmy, chociaż 4 tury to... A, bo to jeszcze tędy. A, bo to to jeszcze... Aha. A tu? A to jest... Aha, odblokuj dopiero. No widzicie. Nie czytałem jakoś tak tego, nie doszedłem do tego. Wow. Nie, dobra, spokojnie. Inwazję jeszcze będziemy robić. Nie, to idziemy w to, w moduł inwazja. Ciężka piechota, to też mi się podoba. O kurde, jakie tutaj rzeczy. Ale weźmiemy to. To nasz mam już dopalony, także za chwilę będę miał piękne nowe okręty, ale ja się chyba tym pobawię już poza... nagraniem. Przygotuję projekty i wam pokażę, jak już będą gotowe. To jest też niegłupie. O, też ciekawe. Ale to i tak te okręty ciacham jak szalony. Dobra, tutaj mamy jakieś... A, to już odkryłem. To zbadano. To trzeba odkryć, bo tutaj mamy Quadrynix. Oj, tutaj też nauka. Uuu, 40%. A to? Aha, jakieś punkty. Co oznaczają zielone? To ruch, myślałem. A, unik. A niebieski to ruch. Nie wiem. Nie wiem, ciągle się uczę, jak mówiłem. Ale idźmy w to też. Tutaj też punkty ruchu. Tak? Dwie tury. To są fajne rzeczy. I tu też nauka. Tutaj. No kurde. Jakie ulepszenie.
Ja pierniczę. Nie no, jakie fajne rzeczy tutaj. Dobra, jeszcze tam kolejkę zrobię w przerwie oczywiście. A na razie się bawimy. Okręt też zrobię w przerwie. A tutaj w Krakowie dopalamy. A jakże? Naukę. Ojejku. Czy tu się można bić już? Nie, jeszcze nie można. A zobaczmy, jak to zresztą wygląda. Czy tam się to zmniejsza, czy nie? Ta, jeszcze 3 tury wstrzymanie. Dobra. Czyli nie powojujemy w tym odcinku zbyt wiele. Chociaż tutaj trochę wojowałem. Ale flotę się kolejną przygotuję. To zostawię na zwiadach. A to tutaj niech czeka. To tutaj niech czeka. Idziemy w tę naukę. Drogie to jak cholera, ale potem nadrobimy tym drugim. Czy w Krakowie będziemy się bić jakoś potężnie? Nie wydaje mi się tak naprawdę. To może tego nie będę robił, ale te rzeczy to bym nie. Nie to. Nie to. A, to już nie mam tutaj takich do dopalania okrętów. Czyli okręty będę robił za momencik. Bo to już tak zapiernicze, że aż strach się bać. Dobra, nie tak nawet. Tak i tak. Weźmy to tutaj, tędy. Białystok. No pięknie to wygląda. Tych szlaków to nie lubię, to tego w ogóle brał nie będę. Tu by to żarła się może trochę przydało, ale te, albo to może... Ojejku, i potem już nie mam co budować się zbytnio w tym Białymstoku. Tam nie, raczej nikt nie zaatakuje. To mógłbym te wojenne rzeczy tutaj zacząć robić. O właśnie. Na wszelki wypadek to. I potem jakieś okręty będę robił. Gdańsk. Piękna. Piękne miasto i piękny system tutaj u mnie. Weźmiemy, pójdziemy w to złoto, pył, pył. Raczej pył. To bym też mógł wziąć. No, bo to jedna tura. I zróbmy pancernika może potem. Dobra, to od tego pancernika zacznę. Bo to mi potrzebne. Ale żem tego naciachał. Ja już tutaj te rzeczy takie puste. Anomalie to się pozbyłem. To był zresztą system pielgrzymów. A oni się zajęli takimi rzeczami. A już, kurde, jak ładnie. O, tutaj mamy. Ale to asteroidy, metan, wodór. Ja mam tundrę sucha. No jest tam niby jeden wodór. Jakbym się uparł, to mógłbym to wziąć. Szlaków to nie potrzebuję. Znowu będę, kurde, kolejkował chyba w przerwie takie rzeczy. O, na wszelki wypadek. Mała. O, i to jest dobra, ale to wszystko jeszcze w jedną turę mi robi. Ojejku, ludzie. No dobra. Niech tak będzie. Poznań. W Poznaniu coś. O, na pewno to od tego trzeba zacząć. A, i tutaj właśnie. Udało się skolonizować te planety, to też trzeba nimi się zająć oczywiście. Weźmy to. Rozwińmy ten Poznań, bo on taki biednawy. To w tym momencie jest niepotrzebne oczywiście. Tutaj żywność można by. Jałowa arktyczna. To dupa trochę. To będzie tylko tutaj, to też trochę dupa. No to można wziąć. Od biedy. Oj, tutaj mamy te fajne rzeczy. Jedna turka tylko. Oj, to też trzeba wziąć. I to może potem. Dobra, najpierw to. Mamy jałową. Jak mamy jałową, to idziemy w naukę moją ukochaną. I tutaj mamy też jałową, to idziemy w naukę moją ukochaną. Nie będę niczego terraformował w tym momencie. No ale to tak tą kolejność uderzyło. Czy to działa jednocześnie? To może działać jednocześnie. Ale zróbmy tak na wszelki wypadek.
Tak, to chyba działa jednocześnie i się tam robi. Razem z tym, chociaż nie jestem pewien. Dobra, nieistotne to jakoś szczególnie. Idziemy, kurde, flotę kolejną robić. Kolejną flotę, o właśnie, o tym mówię. Bierzemy tego pana i wysyłamy do tej floty. Tu się robi kolejna i tam się robi. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Znowu, aha, okej, nowa technologia, świetnie. Przetwarzanie kwantowe, dobrze. I awansik, bierzemy, idziemy w naukę, jak będzie można. Te bonusy ze szlaków handlowych to jak się chyba... O kurde, chociaż ja tego nie potrzebuję, jak się gra chyba na... wielu... przeciwników, to wtedy rzeczywiście tych szlaków handlowych może być ogrom, bo tutaj u mnie w tym momencie, dobra, wezmę to. To ja z nimi wojuję, jakieś zimne wojny i takie tam, kurde, ile tego wybierania, nie chce mi się. I tak naprawdę to ja tych szlaków prawie w ogóle nie mam, bo zobaczmy, Warszawa 0 na 4 i prawie wszędzie tak to wygląda. Czemu to się podwójne robi? Czy ja może nie zauważyłem, że tam się zrobiło? Strasznie dużo tego jakoś się porobiło. A i tu mamy jeszcze pancernik. Trzeba go tu wysłać. Okej. I w tym momencie mam... niszczycieli mam 4 sztuki. To pancernika jeszcze potrzebuję. Czy gdzieś się pancernik robi? Dobra, tutaj zrobię ten pancernik. To też jedna tura, a potem to ja nie wiem co ja... O! Pociągi. Tu w kółko nowe rzeczy przecież się pojawiają, bo ja je odkrywam. Ale co mi to daje, jak ja i tak... Te statki, te okręty tak szybko robię. Ale niewykluczone, że kolejne będą lepsze. Nie wiem, czy tu może przylecieć jakiś taki skurczybyk. Ale załóżmy, że to zrobię. Oj, i tutaj muszę... Aha, bo tu mi się podwójnie to robi. Już nie jestem pewien, bo tak mi się jakoś tych okrętów pojawia więcej niż mi się wydaje, że powinno pojawiać. Takie jazdy w Krakowie. Nie no, czy ja będę robił kolejne floty tutaj ewentualnie, ale to nie, lotniskowiec tutaj chciałem zrobić, ale to w przerwie ogarnę, Alfę mam gotową. To już też prawie gotowe, jeszcze jeden ten pancernik. A jejku, jak ja ich tutaj zjem, każdego jednego po kolei. No dobra, to w Krakowie jakiś budynek może fajny zrobimy. Tego to ja w ogóle nie potrzebuję tak naprawdę, ja bym dopalił. Ludzi, żeby więcej ludzi było. Chociaż w Krakowie to możemy się bić jeszcze. To można by porobić te różne rzeczy, takie jak właśnie to na przykład. Ziemia, kosmos, o właśnie. No dobra, zróbmy to. Tego to ja raczej potrzebował nie będę. Dobra, a potem zróbmy to. I pobiegnijmy szybko dalej. Warszawa jeszcze nam się uchowała. Tutaj mamy to złoto, albo raczej pył. Metan, asteroidyn, tutaj właśnie nie mam tego, a ja bym to chętnie dopalił. Wodór, asteroidy, hel, kurczę tam. No to hel, dobra, jedno takie niech będzie. Zawsze tam jeden ludek mi... A wezmę i to. Jeden ludek mi dojdzie. Jeden. O. Dobra, zaczniemy od tego, bo to najtańsze będzie chyba. Nauka, to już drogie. Tutaj strajk, ale to się chyba ogarnie.
Ale weźmy to na wszelki wypadek, a może nawet w takiej kolejności. I potem helmet ten asteroid. O, i to też weźmiemy. A potem jeszcze widziałem naukę. To też możemy wziąć. Ale to za chwilę. Ojejku, jakie to drogie. No nie, to nie. To potem się tym zajmiemy. To produkcję warto by było dopalić, o na przykład tym. To jest już fajne do takich rzeczy. Wydaje mi się, że multum tych kolejek robię, a to w kółko i tak muszę się tym bawić. Strasznie dużo tu tego. Chodź no. O. Pięknie. Pięknie to wszystko wygląda. Arktyczna wodór, tundra sucha. No mógłbym, jakbym się uparł. A ta, tym bardziej, że już nie mam czego tutaj robić. Złoto zobaczmy, gdzie jakieś takie pewne złoto. Dobra, weźmy to, już niech będzie, bo i tak nie mam co robić. A tego to już w ogóle nigdzie nie potrzebuję niczego. Zrobię sobie te obronne rzeczy. To jest śmieszne. Dobra, potem jeszcze pokolejkuję. I następna turka, ostatnia już w tym odcinku, ale kurde się nie podziało. Na początku trochę wojowałem, nie no, jedna bitwa była. Znowu kurde do tego wracamy. Tu by żarła się może przydało. Duża jałowa. Ojejku. Nie zauważyłem czegoś takiego. Jakie fajne. Ej, trzeba pilnować tych rzeczy. No tutaj też wygląda to dobrze. Terraformował na razie niczego nie będę, bo kompletnie nie ma takiej potrzeby. A ja ciągle nie rozczytałem dokładnie jak to. O właśnie. A nie, to tutaj. Jak to powinno się robić tak, żeby no naprawdę dobrze to było zrobione. Tu mi latają dziadygi. A my o to jeszcze potrzebujemy. To jeszcze wyjmiemy na zakończenie. Ja tutaj się pobawię w przerwie oczywiście nowymi projektami okrętów. Nakolejkuję tyle, ile się da. I za chwilę po tym, jak to zrobię wszystko, ruszymy po raz kolejny na pielgrzymów i szeredynów. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Narzicho.